Zrobiłem to. Po prawie 2 latach podjąłem się przejścia Panteonu IV ze wszystkimi więzami jeszcze przed Silksongiem. Dla tych, którzy zapomnieli, w Panteonie Rycerza na końcu musimy zmierzyć się z Pure Weselem, natomiast więzy to utrudnienia w postaci osłabienia Naila, braku czarmów, mamy tylko 4 życia i maksymalną duszę na jeden spell czy heal. Będę komentował już po fakcie, podzielę się z wami doświadczeniami, poradami i tajemnicami. Zapraszam. Odpalamy wszystkie bindingsy, więzy jak kto woli. Ja stwierdziłem jeszcze, że dla szczęścia się pobawię przed tym, nie wiem czemu tak zrobiłem, tak się nagrało. I na początku powiem, że nie sądziłem, że podejmę się tego wyzwania ostatecznie, bo po trójce miałem dość. Ale że oglądałem sobie live'y innych youtuberów z Hollow Knighta, na przykład u Katona, jak męczą się z innymi wyzwaniami, to od razu mi na tego Hollow Knighta na tryhard przyszła ochota i postanowiłem, że jeszcze 4 jest w moim zasięgu. Pierwszy jest kryształowy strażnik w wersji utrudnionej i właściwie ona jest mimo wszystko łatwa. To jest jeden z najprostszych bossów z gry. Tutaj, żeby przegrać, to naprawdę trzeba być gapą. Ja szczerze powiedziawszy, nie robiłem tego rana takiego czystego w przypadku niektórych bossów, bo byli tak łatwi, że można było się rozleniwić, a ja jednak skupiałem się na tym, żeby zadać jak największą ilość obrażeń, przez co, no, będzie widać te błędy podczas wyzwania. W każdym razie pierwszy boss już pokonany. Drugi jest Lostkin, zaginiony krewniak, zgubiony krewniak. Na nim akurat doprowadziłem się do sytuacji, w której mam tylko jedno życie. Na szczęście ten boss ma sporo luk w obronie, dzięki którym możemy się wyhealować, choćby jak dostanie tego stuna, albo jak robi atak z miecza. Ja gram bardzo nieostrożnie, mimo wszystko damage mu cały czas wklepuje i nie bardzo się tym martwię, ponieważ ten bossik został i tak przeze mnie na tyle mocno przeorany, jak robiłem ten Panteon, że nie mam żadnego stresu, żadnej presji, że go nie zrobię. No nie ma szans, wiem, że tutaj się już wyhiluję do pełna i mogę po prostu na ludzie sobie bić. Ta walka jest jedną z przyjemniejszych jednak w Panteonie, mimo że na początku tak mi się nie wydawało. Panteon trzeci sprawił, że nauczyłem się nail artów i je doceniłem. Tutaj natomiast w pierwszych walkach moim zdaniem tak średnio jest, gdzie ich używać. O wiele lepiej wychodzimy na tym, kiedy dziubiemy zarówno Enrage Guardiana, jak i Lostkina za pomocą naila, żeby stuny wchodziły, aczkolwiek czasami udaje mi się zrobić nail arta z helikopterem, to wtedy ten stun jeszcze może szybciej wejść, podczas gdy macha mieczem, a właściwie rogiem Lostkin, to też możemy mu zadawać obrażenia, jak zresztą przed chwilą widzieliście, i helikopter tutaj został przeze mnie wykonany, żeby jeszcze szybciej doprowadzić do sytuacji, w której zostanie ten boss zestunowany. Niestety to nie wpływa za bardzo na damage, to znaczy szybciej go po prostu stunujemy, ale niekoniecznie jest tak, że go szybciej ubijemy. Wydaje mi się, że różnice nie są aż tak zauważalne, także dziubanie, podchodzenie w dalszym ciągu w przypadku tego bossa popłaca. Nie zrozumcie mnie źle, nail arty wcale nie będą bezużyteczne podczas tego Panteonu, powiedziałbym, że wręcz przeciwnie. Nail arty na tym Panteonie ratują dupę, ale będzie to widoczne dopiero za parę walk. Gdzieś przy końcówce Panteonu jest parę bossów, gdzie po prostu one miodzio wchodzą, miodzio. Szczególnie ten z daszem, który zapewnia większy zasięg. Szczegóły poznacie później, a tymczasem kończymy walkę z Lostkinem i przechodzimy do następnej, bardzo łatwa walka. Boom! Jeśli chodzi o układ tego Panteonu, to on jest trochę zrobiony tak perfidnie, dlatego że na początku są najłatwiejsi bossowie. No może ten Lostkin sprawić jakieś tam problemy, ale zauważcie, że był jakiś Crystal Guardian, a teraz No Ice. I to nawet nie w wersji Ascended, tylko tej podstawowej. Nie ma zmienionej areny i on nie jest w żadnym stopniu trudny, ale po prostu taki męczący i przedłużający. Najgorzej jest, kiedy podchodzimy do tego bossa, zadając mu tylko jeden hit i on się teleportuje gdzieś indziej, ale czasami zdarzają się sytuacje, że można na przykład się zablokować gdzieś i cały czas po nim skakać, zadając mu nawet do 7 walnięć nailem, co sporo daje. Jeśli chodzi o nail arty, ja tu czasem używam, aczkolwiek to jest zgubne, ponieważ dużo lata gubię na ekranie i może się zdarzyć sytuacja, że nam przerwie tego nail arta, co już w ostatecznym rozrachunku nie wyjdzie dobrze. Tak się też zdarzyło, że akurat w tym podejściu udało mi się go dosyć szybko sklepać. Nie będziemy się za bardzo nudzili, bo tu i tak nie ma co komentować, ale już zwaliłem jednego nail arta, jak zresztą widzicie. Drugiego mi się udało i coś tam zadaje damage. Bardzo mi zależy na tym, żeby jednak całą duszę sobie zapełnić, żeby jeszcze przed walką z następnym bossem mieć całe HP, bo może się zdarzyć, że randomowe gówno mnie tutaj trzaśnie. Speli też staram się używać, jeśli mam takie możliwości, i bossik już zostaje pokonany. Przechodzimy do następnego, którym jest Modliszka. Zdradziecka Modliszka. Ona była dla mnie bardzo zdradziecka, ponieważ jest to boss, który bije aż 2 maski, jeśli trafi, a dodając do tego to, że mamy 4 HP, wychodzi dosyć prosty przepis na śmierć w momencie, kiedy się zagapimy. I na początku ten bossik sprawiał mi najwięcej problemów. Tutaj najczęściej się zablokowywałem. Pamiętam, że zablokowywałem się te 2 lata temu, jak to robiłem po raz pierwszy, przynajmniej próbowałem. Byłem zablokowany tutaj również teraz, jak wznowiłem to wyzwanie, ale na szczęście doceniłem, jak użyteczne jest tutaj połączenie pogowania
zadania z leceniem z pelem w dół w niego. Możemy wręcz przespeedrunować jego wszystkie ataki i niczym nie oberwać. A odwaga sprowadzająca się do stania blisko niego zostaje wynagrodzona mniejszą ilością ataków z białym filarem. Dodatkowo nie zrobi też ataku z pomarańczowym dyskiem. Szybko poszło. I nie tylko szybko, ale było przynajmniej dla mnie to satysfakcjonujące do oglądania, jak go po prostu kroiłem tutaj. Za to już ta walka, która jest przed nami, czyli z Żukiem, białym obrońcą, nie będzie satysfakcjonująca, dlatego że tutaj pamiętam, że popełniałem masę błędów i jakoś też RNG, które zazwyczaj wykorzystywałem do healowania się czy innych rzeczy, za bardzo mi nie siadało i nie zadawałem tyle obrażeń, ile bym mógł. Już widzicie na starcie, że wydaszowałem w niego, obrywając głupio. Chcę wykorzystywać często healę, stojąc przy noże od niego albo nail arty, ale to jakoś też różnie mi tutaj wychodzi. I szczerze powiedziawszy, czuję trochę ból dupy, bo on ma taki atak, który sprowadza się do bycia białą piłeczką i wtedy my możemy to wykorzystać cały czas, daszując i odbijając go. Tutaj niestety nie udało mi się zrobić tego, co zazwyczaj mi się udaje, ale niestety w tych przegranych podejściach, czyli odbijać go aż do końca walki. No niestety, nie możemy mieć wszystkiego, za to jakieś tam obrażenia weszły. W przypadku tej walki, ja zazwyczaj mam tutaj chillery. Może były dwie sytuacje z tych, nie wiem ilu już podejść, żebym zginął na tym bossie i było to naprawdę takie RNG, w którym nie siadło i jakaś taka lewa łapa mi się uruchomiła. Tak, to raczej jest to bossik do wyhealowania, wychillowania. Do tej pory chyba tylko modliszka była takim większym problemem, ale i tak mogą was boleć gdzieś tam moje oberwania. Bossik się zamienia znowu w kulę, ja oczywiście bawię się w siatkarza, odbijam nad sobą, trenuję tutaj do siatkówki. Niestety w Hollow Knight nie ma siatkówki, ale już wam zaspoilerowałem, że nie będzie to do końca. Na szczęście coś tam przynajmniej udało mi się na tym nagraniu uchwycić, jak to zazwyczaj tutaj robię. Jeśli chodzi o nail arty na tym bossie, bo to też możecie zapytać, nail art z daszem działa dobrze, kręcenie działa dobrze, ale co do tego podstawowego nail arta, nie do końca polecałbym go używać w momencie, kiedy Ogrim wyskakuje z nory, dlatego że możemy popchnąć kawałek gówna, który wyrzuca w przeciwną stronę, czyli w siebie, i oberwać wtedy. Ja dopiero po iluś tam podejściach się kapnąłem, że coś takiego się dzieje, a tak to zawsze się zastanawiałem, z czego ja oprywam, tylko nail arta wale, mam biało przy swojej postaci i nagle okazuje się, że oberwałem. Dziwne mi się to na początku wydawało, ale coś takiego tutaj istnieje. W momencie, kiedy on wyskakuje z nory, można też używać tego nail arta z helikopterem, ale nie wiem, czy ten damage jest większy od zwykłego dziubania. Tego nie mierzyłem. Ja też nie jestem wyznawcą pasków HP w przypadku takich wyzwań. Uważam, że to za bardzo ułatwia, jeśli chodzi o presję, ale można jak najbardziej to kręcenie wykorzystywać. Nieoficjalnie bossik Ogrim został pokonany, a dalej nie ma bossa. Dalej już jest ławka i nasza przystań. Przypominam, że dostajemy tutaj 5 serc niebieskich i to dzięki temu, że wcześniej zrobiłem na tym Panteonie bindingsy, więzy, ale z osobna robiłem, chyba pamiętam, że po dwa albo po jednym tutaj leciałem. W każdym razie było to po coś. I następny bossik to jest Failed Champion. Ja zawsze mówię Fallen Champion, Fallen Knight, Failed Knight, nigdy nie pamiętam, jak on się nazywa w angielskiej wersji, aczkolwiek jest to boss dla mnie dosyć problematyczny. Możecie się ze mnie śmiać, ale tak faktycznie jest. Zacznijmy od tego, że bardzo spamuje atakami i te odskoki trzeba sobie dobrze ogarnąć. Jak to robię, to zaraz wam wytłumaczę. Aczkolwiek to, co najbardziej w nim dokucza, to fakt, że bije za 2 HP, jeśli już to nas wleci albo nas trafi. W przypadku niebieskich żyć, niektórzy by mogli powiedzieć: Mangetsu, możesz je oszczędzić na piór wesela, będziesz miał łatwiej. Ale pamiętajcie, że jeszcze jest 5 bossów dosyć problematycznych, na których ja akurat nie gram za bardzo Radiant. Byłbym pewnie w stanie, ale uważam, że to jest cięższy deal już niż zrobienie piór wesela, dlatego raczej tutaj nie zależy mi specjalnie, żeby nie obrywać. Znaczy wiadomo, że wypadałoby dobrze grać, ale jeśli oberwę tutaj, stracę wszystkie niebieskie życia, to wcale nic nie stanie, bo na następnych bossach z pewnością je sobie uleczę. Możemy do niego podchodzić, wsadzać mu 2 hity jak odskakuje, ale nie możemy być za blisko, żeby nie oberwać tym młotkiem, nie możemy być za daleko, bo wtedy ze skoku nam po prostu przywali tą dupą za 2 maski i to już będzie nie do uniknięcia. Jeśli będziemy się mniej więcej trzymali na środku, to będziemy w stanie przeskoczyć pod nim prawie za każdym razem i tą techniką trzeba grać. Ja staram się oczywiście najwięcej, jak tylko mogę, damage'a wsadzać. Jeśli mam możliwość, to odbijam w jego stronę kamienie, to się z pewnością opłaca. I tak wygląda loop tej walki. Zdarzają się też sytuacje jakieś pojedyncze, że on na przykład skacze w miejscu, ale to zależy też od naszej pozycji. No i też mogę zaznaczyć, że staram się używać magii, bo z racji niebieskich żyć i tak się wychiluję, jeśli coś stracę. Bossik już został pokonany, zdradzę wam też ciekawostkę, że mimo, że ten boss już jest martwy, to w dalszym ciągu można dreamnailować jego zbroję i przywrócić sobie manę na następną walkę. Co ciekawe, istnieje też glitch, który pozwala cały czas trzymać tego Knighta i przywracać sobie duszę, ale mi to na All Bindings nie jest potrzebne. I tej many potrzebujemy na Markota, to jest boss obrzydliwy, wręcz można powiedzieć,
powiedzieć markotny nawet. Markot, on ma to w nazwie. Tyle dobrze, że arenka nie jest w wersji utrudnionej, bo ta dopiero jest na Panteonie 5, ale to jest już pierwszy boss, na którym nail arty lśnią, dlatego że możemy wykorzystać dashowy nail art, żeby przez tarczę zadać Markotowi obrażenia, do tego kompletnie nic nie oberwać i nazbierać sobie też duszę. Jakby jednak nie poszło, to można się wtedy wyhealować i mniej więcej na tym polega walka. Niestety jest ona z racji swojej natury dosyć długa, ale ja tutaj wykorzystywałem też dziubanie, mimo że zazwyczaj wykorzystuję tylko nail arty, żeby tu tracić mało HP, to podczas tej walki wyjątkowo czułem się pewnie. Jeśli ktoś nie umie zrobić Markota, polecam nail artów się pouczyć, to wcale nie jest takie trudne, a w przypadku tego bossa ratuje dupę niesamowicie. Jeśli chce się go zrobić no hit, to można po prostu go dziubać nail artem wtedy, kiedy on kręci tarczą i wtedy, kiedy są ostrza, zwyczajnie je unikać, ale niestety walka wtedy będzie dosyć długa. Natomiast jeśli ktoś chce speedrunować, jak najszybciej zrobić, to może podczas ataku ostrzami również pokusić się o jakieś okazje do bicia. Ja robię pół na pół, jak się w sumie czuję, aczkolwiek mam full HP, to jak widzę idealną okazję, na pewno z tego korzystam. Niestety czasem się zdarza tak, że wycelowuję tym nail artem w jakąś tarczę, albo jednak ten zasięg nie trafia, bo go przeceniam. To jednak są jakieś pomniejsze sytuacje, zazwyczaj fajnie mi się z tego korzysta. Niestety tutaj oberwałem i chciałem się też pohealować. Jak widzicie, kolejny nail art jeszcze przez platformę wyszedł, to jest naprawdę bardzo mocne i już Markot nie powinien mieć dużo HP. Tu zdecydowałem się jednak trochę przytankować, aczkolwiek nie była to może zbyt mądra decyzja. Ja tutaj liczę jednak na to, że się wyhiluje przy następnej okazji, przy następnym kręceniu, bo każde kręcenie to też jest do tego okazja i już Markot oficjalnie zostaje pokonany. Nie było wcale tak źle, mimo że wiele osób uznaje go za najgorszego bossa. To da się zrobić go bez problemu no hit i to do tego stopnia, że walka trwa długo. Niestety rozleniwia. Teraz mamy kolejną walkę, która z mojej najgorszej, po prostu nienawidziłem jej tutaj na tym Panteonie, stała się chyba nawet ulubioną, dlatego że jest to idealna już okazja do wykorzystywania nail artów. Możemy nimi równocześnie bić dwóch przeciwników, możemy w ogóle nie podchodzić na tyle, żeby zadali nam jakiekolwiek obrażenia, a jeśli już popełnimy błąd, to możemy odczekać, aż przeciwnicy się przekulają na drugą stronę i wtedy na spokojnie się wyhealować. Niestety trwa ona długo, to jest jedyna wada, aczkolwiek dla mnie to było najlepsze z możliwych ćwiczeń nail artów. Na tej walce można powiedzieć, że je wymasterowałem, dzięki czemu już praktycznie każde podejście udawało mi się przejść. Niestety doprowadziłem tutaj do sytuacji, że trochę oberwałem, ale jak już mówiłem, chwila cierpliwości i już wtedy nazbieramy sobie duszę, a następnie wyhealujemy to wszystko. Sam fakt, że możemy równocześnie dwóm Watcher Knightom zadawać obrażenia, jest dla mnie przeważający dla tych nail artów. Kręcenia raczej nie wykorzystuję, chociaż też można, dla mnie jest za ryzykowne w kwestii oberwania, podobnie jak ten nail art bez dasha. W tym momencie też możemy się cofnąć parę walk wcześniej, właściwie dwie walki wcześniej, gdzie miałem jeszcze niebieskie życia. Wyobraźcie sobie, jaka presja musiałaby tutaj być podczas tej walki, kiedy mamy dwóch Watcher Knightów i nie mamy możliwości leczenia się, musimy zrobić no hit tego bossa, a jeszcze wcześniej przypominam, że był Markot, a jeszcze później będzie równie wkurzający bosik, dlatego ja zdecydowałem się, jak już mówiłem wcześniej, nie wykorzystywać niebieskich serc, nie przytrzymywać ich na piór wesela, zamiast tego zrobić go na tych czterech życiach, a tutaj radzić sobie lepiej i po prostu mieć więcej podejść, taka była tutaj moja taktyka. Nie umniejszam jednak temu, że zabranie pięciu dodatkowych żyć na piór wesela możliwe, że uczyniłoby tę walkę prostszą, ja jednak chyba wolę mieć tam większą presję niż tutaj. W przypadku Watcher Knightów nie mam nic więcej do powiedzenia, chciałbym natomiast się odnieść do tego, że mam nadzieję, że widz, który potrafił mi raz na pół roku pisać, że liczę na ten Panteon czwarty, będzie już teraz zadowolony. No i co najważniejsze, ja też jestem zadowolony z siebie, że podejmuję się tego wyzwania jeszcze przed Silksongiem, który no przecież przebąkuje się, że może wyjść za rok, może za dwa, to już w perspektywie upłyniętego czasu wcale nie tak dużo. A przynajmniej jedno z większych tryhardów i niespełnionych snów zostało tutaj jakoś urzeczywistnione, to się z tego powodu też cieszę. I błagam w tym momencie, proszę, nie piszcie mi o kategorii wiekowej, przyznaniu w Korei, jakiejś tam innych rzeczy wróżenia z fusu, bo dla mnie to wcale aż tak nie przybliża daty premiery. Ja tam będę się cieszył, jeśli w tym roku wyjdzie choćby trailer z jakąś datą, ale na grę bym nie liczył. Jesteśmy już w połowie walki, nie wiem, czy was to pociesza, czy nie. To znaczy, trzy Watcher Knighty rozwalono jeszcze, oprócz tych dwóch, które widzicie na ekranie, będzie jeden. Jakoś mi to idzie powolutku, ale sprawnie dosyć. Możecie też zapytać, czy planuję jakiś content z Hollow Knighta przed tym Silksongiem, jakieś inne rzeczy, bo dla niektórych to też jest odgrzewanie kotleta i wygrzebywanie już tych rzeczy. Ja powiem wam szczerze, że całkiem dobrze
dobrze się bawię. Gdy mogę coś wrzucić z Hollow Knighta, coś poanalizować, sprawdzić jakieś mody, podjąć się jakichś wyzwań. Dlatego wydaje mi się, że jeszcze będą filmiki. Mam parę różnych pomysłów, nawet sobie zapisałem na 7 różnych filmików. Takie dosyć ciekawe rzeczy, co ujrzę światło dzienne, to jeszcze zobaczę. Wydaje mi się, że mogę więcej tam powrzucać, wiecie, tak specjalnie przed premierą tego Silksonga ewentualnie, czyli nie za prędko, tak żeby nieco poruszyć to moje Hollow Knightowe community, które okazuje się, że w moim przypadku jest całkiem spore. Patrzyłem sobie po seriach polskich YouTube'owych z Hollow Knighta i wychodzi na to, że playlista z moją serią i filmiki w niej mają największą liczbę wyświetleń z całego polskiego YouTube'a, chyba że kogoś pominąłem, ale jak patrzyłem po innych twórcach, na przykład tych, którzy nagrywali w okolicach premiery tej gry, to wiele moich filmów, zwłaszcza te późniejsze, naprawdę cieszyły się lepszą oglądalnością i to w ciągu niecałych 2 lat, bo w 2022 wakacje nagrywałem Hollow Knighta. Dziękuję wam bardzo za to wsparcie i cieszę się, że zostałem uznany za kogoś w tej grze i jest mi bardzo z tego powodu miło, a jeszcze bardziej to widzę w momencie, kiedy przychodzę na jakieś live'y innych osób, jak dopiero poznają tego Hollow Knighta, bo też mi się to wyświetla na głównej, też chcę sobie popatrzeć, jak komuś innemu poszło i na przykład witam się na czacie, dużo osób mnie rozpoznaje, chwali, cieszy się, pyta o jakieś porady do przejścia czegoś i robi mi się miło, bo to oznacza, że jeszcze w jakiejś innej grze osiągnąłem dość duży sukces jak na tę grę. I czasem to do mnie nie dociera, bo dopiero co praktycznie poznawałem tego Hollow Knighta, byłem tym przysłowiowym noobkiem, który nic nie ogarniał, uczył się tych walk, rage'ował jak mu coś nie wychodziło, bo nie znał tych wszystkich mechanik, a przeszedłem jakoś tak gładko do jakiegoś autorytetu, do jakiegoś mentora i czasami trudno mi się z tym utożsamić. Niemniej jednak dziękuję, a my przechodzimy do ostatniej walki przed piór weselem, czyli Król Nudy. Duchowy tyran, tyran nudy, jak ja to lubię nazywać. Chociaż ostatnio zdarza mi się go nazywać księdzem i miałem taką rozkminę, że najlepszym tłumaczeniem dla tego bossa byłoby ksiądz robak, bo jest księdzem, ma swoje sanktuarium i tak dalej, tych dusz, no i do tego jest robakiem. No ksiądz robak, przecież to byłoby genialne polskie tłumaczenie nawiązujące. I właściwie ta walka jest przekichana, bardzo jej nie lubię, jedna dla mnie z trudniejszych, z paru względów. Po pierwsze jest cholernie długa jak na jednego bossa, po drugie ten boss się cały czas teleportuje, możemy mu wciskać hity z dasha jedynie w pierwszej fazie. Za to jeśli oberwiemy, możemy się bez problemu wyhealować. On robi duże dosyć okienka na healowanie i to nie tylko wtedy, kiedy jest zestunowany. Więc cała trudność tego bossa leży w nudzie i że tyle po prostu trzeba mu tych hitów zadać. I jak już mówiłem, pierwsza faza bez problemu, ale ta druga jest trochę RNG, nie podoba mi się. Nauczyłem się już co prawda, ale dalej jest tak, że podczas niej obrywam. Póki jednak nie jesteśmy w tej fazie, to ja tutaj się bawię na ile mogę. Przykładem takiej mojej brawury podczas tej walki jest to, że w momencie, kiedy on daszuje mistrzem zrywu, wiecie, tak w dół daszuje, żeby zrobić te fale, ja cały czas postanawiam go uderzyć i jeszcze przy tym obrywam, bo zapominam oddaszować albo cokolwiek zrobić jeszcze w powietrzu. W innej walce udawało mi się to robić perfekcyjnie, żeby tam jeszcze ten damage robić, a tutaj to jakieś gówno wyszło niestety, więc nie tylko nie zadawałem wtedy obrażeń, ale też jedynie obrywałem. I mimo, że można to zawsze wyhealować, to ja preferuję zostawić sobie duszę na jednego spela, bo w momencie, kiedy on jest zestunowany, jest tam chwila na odpoczynek, można mu zrobić magię w górę, to z pewnością przybliży nas do tej kolejnej fazy, tej końcowej, znacznie bardziej niż tam 2 ciosy nailem i tak preferuję robić. Po tej walce już będzie piór wesel, ale mogliście zauważyć do tej pory, jak bardzo perfidnie ci bossowie na tym panteonie pod All Binding są ułożeni. Na początku są jakieś gówna, jakieś proste takie, wiecie, żeby się tylko na tym męczyć, ale z drugiej strony przez nie uwagę można się wywalić, a na końcu są jakieś długie gówna, te Watcher Knighty, Markot, teraz ten Soul Tyrant. Jest to po prostu symulator nudy. Policzyłem sobie, że walka z księdzem robakiem trwa około 4 minut, więc to chyba 1/6 panteonu. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że tutaj bossów jest 10 już z piór weselem. Mam nadzieję, że nie opuścicie tego filmu w tym momencie. Tym bardziej, że najlepsze przed wami. Jeszcze tak odnosząc się do tego ułożenia, same fazy tego Soul Tyranta są wkurzające. Gdyby na przykład ostatnia faza była na początku, a ta, która jest teraz na końcu, czułbym się o wiele lepiej, jak mógłbym się wyhealować przed samym piór weselem, a tak to on może nam zadawać obrażenia, których nie wyhealujemy i pójdziemy z gówno życiem na piór wesela, bo tam nie ma ławki. Nie wiem, czy pamiętacie o tym. Niestety teraz oberwałem, staram się nieco przedłużać tę walkę, ponieważ jeśli za szybko go tutaj zbiję, no to już tych obrażeń nie wyhealuję i tak się właśnie stało. On jest tutaj może na 5 hitów nailem, ja za to straciłem kolejne życie, jak to ja, więc tylko sobie utrudniłem tutaj robotę i on wchodzi już w ostatnią fazę, gdzie będzie głupiał, pojawiając się ciągle nad nami i daszując w nas, robiąc jeszcze dodatkowo te fale uderzeniowe. Ja tutaj mam taką taktykę, że biegam prawo-lewo i wydaszowuję. Bardzo
bardzo muszę polegać na shade cloaku. Niestety nie robię tego niezawodnie. Bywają momenty, że obrywam. Gdy już przestanie to robić, możemy go po prostu sobie nawalać, ale wymijając kule od niego. Firebole, co jak, co są perfidne, to są te same co od Radiance, więc nie można za dużo też skakać, bo spowodujemy, że one nas zamkną i zadadzą nam obrażenia. Spell w górę też staram się używać, jeśli mogę. To była bardzo dobra decyzja, żeby zrobić tak wcześniej, dlatego że znacznie przyspieszyłem sobie tę fazę i już bosik tutaj powoli umiera. Przechodzimy do Pure Vessela. Nawet nie macie pojęcia, jak cieszę się, że zostawiłem sobie tę manę. Zdołałem wyhealować tutaj wszystkie 4 życia. Co prawda, jak miałbym 3, to niewiele by to zmieniło, bo Pure Vessel bije po 2, ale to i tak zawsze jakaś możliwość uzdrowienia się potem. Tutaj nie czekam, idziemy od razu na walkę z tym białym rycerzem. Czysty talerz, już zdejmuję powoli zbroję. Czysty talerz, czyste naczynie, niepokalane poczęcie. Nie no, akurat nie mam tłumaczenia. Skupiamy się, wszyscy robimy wytrzesz oczu i patrzymy. Przeskakuję tego bossa, zadaję mu 2 hity od razu, jak tylko on się odwraca. Nie zawsze mi to niestety wychodzi. I przede wszystkim, jak miałbym dać taką poradę numer 1 w przypadku tego bossa, oberwałem niestety, to jest wciąż do wyhealowania. Jeśli miałbym dać taką poradę numer 1 w przypadku tego bossa, to stać w miarę blisko. Okej, jeśli chodzi o życie, to jest ono uzupełnione, nie padnę teraz na hita. Po walce ze Slyem zapomniałem wam jakiegoś pulsometru czy coś zamontować, byście mieli na ekranie, jak bardzo czułem tutaj w tej walce adrenalinę. No i to, że stałem nie za blisko i nie za daleko tego bossa, ale raczej bliżej niż dalej, spowodowało, że on mi się nie teleportował bezpośrednio cały czas na łeb i nie robił mi jakichś randomowych hitów, a to wcześniej mi się zdarzało, jak jakieś inne próby robiłem i na szczęście mogę teraz wyhealować sobie do całego HP, więc jeśli oberwę, to znowu możemy przejść na kolejne hity i tak mniej więcej trzeba będzie wytrwać. Podobno ktoś obliczył, że trzeba zadać 126 hitów nailem. Ja do tego pomagam sobie tu jeszcze rzadko, ale jednak magią i do tego staram się na jedną jego szarżę zadać 2 ciosy i takie jest mniej więcej tempo. Dobra, znowu leży. Ja akurat nie mam nic tutaj do dyspozycji, jeśli chodzi o healowanie się. Nail artów też nie chcę na nim wykonywać, ponieważ on na tyle szybko wstaje, że tylko oberwiemy. Jest to zaryzykowne, tym bardziej jeśli tak się nie nauczyłem grać. A uwierzcie mi, że próbowałem gdzieś tam nail arty, testowałem sobie na statuetce, nawet przez przypadek go na Radiant zrobiłem, jak Ascended trenowałem. I dobra, robimy. On już ma 66% HP, co poznamy po tym, że robi wybuchy te kule. Dalej mam full HP, nic nie obrywam, robię go teraz no hit. On ma, już wiemy, 66%, to może mieć teraz tak z 55, może 60 i dalej go klepiemy. Następna taka faza to będzie ta z mackami, gdzie już ma 33%, po tym poznamy i leży. Ja dalej mam full HP, więc tylko zadaję mu 2 hity w momencie, kiedy leży. Poza takimi momentami, jeśli robi atak z kulami, jest szansa, ale też no szansa, to nie jest gwarantowane, że się wyhealujemy i bierzemy na siebie ryzyko, że przywali nam z kuli za 2. Także jest to do przemyślenia, czy to się tak bardzo opłaca. Na pewno wykorzystywałem to bez robienia all bindingsów, tutaj chyba trochę się za bardzo cykam. Podchodzę do tego bossa w momencie, kiedy robi kulę, się tam ładuje, mogę mu jeszcze 1 czy 2 hity wcisnąć, oczywiście też nie przesadzajmy. Trzymam się na odległość, poguję go po łbie w dalszym ciągu. Czasami mi to pogo nie wychodzi, zasięg niestety, nauczenie się z Mark of Pride dało swoje efekty. Użyłem też magii w dół, zawsze to więcej niż to całe dziubanie. On robi atak z kulą i niestety prawie mi areny zabrakło, widzieliście jak mało brakowało. Oberwałem z macek, ale to też oznacza, że ma 33% zdrowia. Już go zjechaliśmy do takiego momentu i dalej go tłukę tym nailem. Muszę koniecznie to wyhealować. Robię mu pogo po łbie. Użyłem też magii i to byłby też potencjalny moment na śmierć. Szczerze to nawet się zdziwiłem, że wtedy nie umarłem, bo w momencie, kiedy go położyłem, mógł mi zadać obrażenia za pomocą ciała. Na szczęście z magii w dół weszła mi nieśmiertelka. Ale jestem na hita i cały czas jestem na hita. Nie wiem, co tu mi strzeliło do głowy, ale stwierdziłem, że będę pogował i uwaga, wyratowałem się elegancko magią w dół. To już byłaby pewna śmierć. Nie wiem, czemu właśnie stwierdziłem, że będę go pogował. Już mi po prostu ręce tutaj latają. Między kolce przed chwilą wszedłem. Zadaję mu tutaj jeszcze 2 hity. Jakoś już te ręce mi się telepią niesamowicie. Wyhealowałem się wreszcie. Wcześniej tego nie zrobiłem. Zadawałem mu obrażenia. I uwaga, moi drodzy, kolejna macka. Zadaję mu parę ciosów w dół. Użyłem magii, on wyskoczył za mnie. Ja na szczęście przeżyłem to. Nieśmiertelka też tutaj weszła. Wyratowało mnie to zdecydowanie. Mam jeszcze i tak hit 1 do przyjęcia, w razie czego on robi kulę, szarżuje w naszą stronę. Udało się, moi drodzy! Jest! Zrobiłem all bindings! Jest! Po takim czasie... Jak mi łapy trzęsą się...
Nie mogę. I tak się prezentuje nasze śliczne złotko. Nie chcę już tego robić. Nasze śliczne złotko z tymi trzema wygląda elegancko. A co do piątego panteonu, ja już wiem, że nie będę tego robić, bo to jest za bardzo czasochłonne. Wszystkich bossów zbijać. Chyba jednak nie mam na to psychy, przynajmniej teraz, a jeśli bym miał, no to nie mam tyle czasu. Ten jeszcze był w zasięgu mojej ręki. No i patrzcie, jak śliczny. Ja się mega się cieszę, że się udało. Jeśli podoba wam się Hollow Knight, to polecam wam serię z Dark Souls. Tam są też bossowie tryhardowi, tylko że w 3D. Gra się naprawdę ciekawie i widzę, ile inspiracji Hollow Knight wziął z tego klasyka. A poza tym to mam dla was jeszcze na koniec kompilację śmierci na tym panteonie, nie wszystkich, bo niektóre były nudne, ale tak żebyście widzieli mniej więcej, jakie tutaj były błędy z mojej strony. Zaczynamy nie śmiercią, a trikiem. Otóż jest taki glitch, który polega na tym, że możemy dreamnailować zbroję, żeby odzyskiwać się duszę, i pogować zbroję, żeby Knight został na miejscu. W ten sposób możemy cały czas sobie duszę uzbierać aż do maxa. To akurat nie na All Bindingsach, to wam mówiłem w trakcie. Kule śmierci, fala śmierci, markot śmierci, bo podwójnie oczywiście musiał uderzyć. Tak jak nienawidziłem kul Radiance, tak bardziej jeszcze znienawidziłem te same kule na Władcy Nudy. Dlatego właśnie się nie skacze, tu powtórka z rozrywki, oczywiście. Kule Getsu. Dupą na ryj, dupą na ryj. W życiu też jest tak, że nie można wiecznie uciekać. Tu chciałem ewidentnie dać buziaka Piór Weselowi. Trzęsące się łapy i randomowe dasze, szczególnie ten. 5 sekund to i tak dużo, ale to pokazuje, w ile można stracić wszystko dosłownie na tej walce, a można nawet w 2 sekundy. Tutaj podjąłem najgorszą możliwą decyzję, albo mogłem się wyhealować, albo uniknąć, a przerwałem heala, tak to może bym przeżył. Tu już był na 5 hitów max. Zasięg Getsu, tak zwany. Dzięki wam wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, wyzwanie zostało zakończone. Jeśli chcecie, wpadnijcie na to Dark Souls, jeśli nie, to na inne filmy, albo czekajcie jeszcze na filmy z Hollow Knighta. Ja byłem Mangetsu i pa pa!